Kuba z dedykacją dla Ciernikowatego. Pozdrawiam. Znacie takie powiedzenie: cudze chwalicie, swojego nie znacie? W tym przypadku akurat w negatywnym znaczeniu. Zobaczcie, co znalazłem. Widzicie to? No. Ostatnio w górach znalazłem coś podobnego. A tym razem nie w górach. Taki spacer z dziećmi po kasztany. Tak się skończył. Reklamówka jest, oczywiście będziemy robili rekonesans. Lampa, klosz, żerandol, abażur, jak zwał, tak zwał. Zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Jak wydatujemy to, co się tutaj znajduje. O, coś ładnego było. No tak to wygląda, widzicie. Nie chcę inaczej. No a wiecie, jak to będzie się musiało skończyć, nie? A tu jest stary słoiczek. O, pamiętacie? Cytrynka. Rozpuszczalnik. O, Hemax. No, no to są kilkudziesięcioletnie śmieci. Nie wszystkie oczywiście. Co my tu mamy? Leki. Leki weźmiemy od razu. Są stare musztardówki. O, patrzcie. Tutaj. Kurde, krem do golenia Vars. Dobrze mówię. No, akurat się nie chce. Ja, tu jest. Vars. Dobra, bierzemy. Będzie wsady do flamingówki. O, to co? Pokrywka z cukiernicy. Też amelinium. Tu bierzemy Nela Gold Krem. Też amelinium. A to co? Plastik. To na razie zostawiamy. Idziemy patrzeć, co się tu wyprawia. O, proszę. Wek. Huta Szkła Pieńsk. 68 rok. Bierzemy od razu. Tu widziałem jakąś butlę. Kremik. Też weźmiemy. Tu jest jakaś butla po syropie do wody słodkim. A to amelinium. Też huta. Tu jest pewnie wek. Jak znam życie. O, wszystko na to wskazuje, że to jest wek. Albo że to był wek. A to o, złomik wpada. Jeszcze więcej złomiku. I jeszcze amelinium. Tam idzie palca włożyć, tylko nie chcę go tak włożyć, żeby go już nie wyjąć w całości. Wiecie jak jest. No, tam są jakieś potłuczone. Oć. No pewnie, że wek. I cały. O, cały jeszcze z konserwą. I alum. Dobra. No to wiadomo, że wek wyjeżdża. To już są bardziej współczesne. O, to coś ładnego było. A to coś ładnego to była lampka naftowa z chodzieży. Kurde, no to u mnie zostaje. To jest do odrestaurowania. Coś cudownego. Tego jeszcze Artur nie znalazł. O, a tu jest kominek od tej lampy. Patrzcie. Kurde. Ale super rośnie. No. Takie rzeczy. A tam była druga, zobaczcie. A tu była druga. Ojeju, ale gałęzie. A tu była druga, ale tyle z niej zostało, że się rozwaliła. No, niestety. Ale spakujemy.
i patrzymy dalej. O, jest dno od tej lampki naftowej. Kurde, no szkoda. Tak czy nie tak? Ja, o proszę. Pasuje jak ulał. Szkoda. No ale cóż, rozwalone. Tu było jakieś radio. Rocket Radio. Czymy nas jeszcze to miejsce zaskoczy? Może już niczym? Co to jest? A to co to jest? Fu, komary. To jest sznurek do prania. Wyjedziesz innym razem. Jest tu flaszek niezłej ilości. O, jabłcok. Bobo fruty. No, powiem wam, wygląda to okrutnie. Ale im bardziej okrutnie to wygląda, tym bardziej jestem ciekaw, co tam się skrywa. Krem bambino, amelinium. Porcelana była taka ładna. Jakieś przewody. Bierzemy. No, patrzcie, jakie buteleczki. Fajne. Te są po winkach. To jest na gwincie. To jest bez gwinta. Patrzcie, WSS z połem. Cena złotych. Trwałość, komar. Kaucja za butelkę polokokta. Szkoda, że w tym stanie, bo nie mam polokokty u siebie w zbiorach. To jaki ciekawy słoik jest w ogóle. Spójrzcie. O kurde. Ciekawy. A tu jest chyba jeszcze jedna polokokta. Bo butelka jest taka sama. No. Takie rzeczy. Ciekaw jestem, co tam jest głębiej, ale to przy eksploracji będziemy sprawdzali może, nie? Tu jakieś dziwne. Pfu! A patrzcie, co tutaj jest. Litrowa Coca-Cola. Też wyjeżdżasz. O, jest proszę, olej silnikowy. Mixol S do silników dwusuwowych też weźmiemy. Proszę, Softin amelinium wyjeżdża. Ale komary, ale komary. O, frugo, ale to jest to stare. Jeszcze robi klik klik. Zobaczcie tutaj, klasyka, aluminiowa klasyka. Bierzemy flaszeczki, słoiczki. O, tam weka widzę. O kurde, tu jest na bogato. Patrzcie, ile amelinium. O, trzeba się przedrzeć. O, tu jest na bogato wek. O kurde, ale rozbity. Mróz go załatwił. Zobaczcie, jedna konserwa. Druga konserwa. O, tu jest sprężyna z łóżka. Też wrócił do huty. Kurde, tu chyba całe łóżko spoczęło. A co to jest? Kurde, ale komary gryzą. Nie wiem, co to jest. Patrzcie, tu jest masa sprężyn z łóżka. O. No, taki widzicie rekonesans. Tu jest złom. Tu jakiś gruz jest, także tu będzie pewnie grzebania. Co to jest? Też po czymś motoryzacyjnym. Tu jest jeszcze jedna konserwa z żołędziami. Flacha po czymś. Tu jest osprężynowanie i bynajmniej nie samochodu. Widzicie? Dobra. Opa. Pokrzywa. Też weźmiemy.
No, tak to wygląda. O, proszę, cincin. Sylwester, pozdrawiam cię. Nie ma cincin bez cincin. Tak jest. Patrzcie, ile tego jest. Kurde. A, to nie jest stary akurat. Piccolo. Leki z Bożej apteki. Masa. I zastanawiam się... O, proszę, jeszcze jedno. Amelinium. Bobofrut. Takie wymieszane. Stare śmieci z nowymi śmieciami. Taki miszmasz. Kubuś. O, tu jest miednica. Takie nie wiadomo, czego się spodziewać. Może to jest najlepsze w eksploracji takich miejsc właśnie. Nie wiesz, czego się spodziewać. A to co? Co to jest takiego? Fajna butla. To kobiety powinny chyba wiedzieć, czy to był jakiś kosmetyk, czy do kuchni coś. Panie, proszę o wykazanie się wiedzą w tym temacie. Kurde, ale tu się piło. No, powiem wam, że jest na grubości. Miał być krótki odcinek, a jest... Długi będzie. Patrzcie, jeszcze jedno takie. Co to było? Jest grubo. O kurde, zobaczcie tam. To jeszcze nie jest koniec. Patrzcie, od kanki. Dekielek. Ojeju. Tu jest jakiś undofen. A to co to jest? O, krachelka. Czyli stara butla. Na razie czekaj. Patrzcie, co tu się robi. Ja pierniczę, co tu się robi. O mój Boże. Jeszcze więcej amelinu. Gdzie lecisz? Maśna ból tyłka. Elegancko. O, fuck. Zobaczcie. Jeszcze więcej. Szampony. Weki. Stare szkło. Kurde. Ja pierniczę. Muszę bazę zrobić. Pozdro kobylin. Ojeju. Patrzcie, ile amelinium. No, słoiki. Słoiczki. A to co? Coś elektrycznego, bo oprawa świetlówki. Tu widzę jeszcze amelinium. Do bazy. A ameliniowa baza. Ja pierniczę. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Tu jest kolejny. Hipol 30 tym razem. Też weźmiemy hipola. Tu jest kubek. Cały? No kurde, cały, ale jaja. Cały kubek. No to drugie życie. Tu jest, zobaczcie, jakiś drut. Kurde, miał być szybki odcinek. Naprawdę nie mam już czasu. Miał być szybki odcinek, a nie będzie szybki odcinek. Do bazy. A tu co jest? Patrzcie. Mixol S, ale w szkle olej silnikowy. O, tego to Artur jeszcze nie miał. No to już ma. Się chodzi po krzokach, to się ma, nie? Wiadomo. Patrzcie, jeszcze jeden kubek. Chodzisz, ale ten bez ucha, nie, rozwalony. Ups. Tu bida rzucać, bo widzicie, tu jest wszędzie szkło. Ojej, a to co to jest? Też coś było. Taka sama butla, tylko brązowa. A tu jest jeszcze jedna. O, chodź. Nie, ta jest inna, ale tu jest chyba miedziucha. No, miedziucha. No i dobrze. Jest nagroda za chodzenie po krzokach. O kurde. Tu jest amelinium. No, powiem wam szczerze, że sam w to nie wierzę. Czasu już nie mam. No ale jeszcze jedno aluminium. Jeszcze jedno. No tu jaka wielka butla. Po czym ona jest? Pyk. Nie wiem, po jabłcoku jakimś. A to? Jaka ładna. O, bateria. Proszę, wyjeżdżasz. Tu jest jakaś fajna butla.
Chodź. O kurde, mieni się ładnie z wodą. Co to jest za butla? Ale ładna, dobra. Czekaj tu na mnie. Widzicie ten tęczowy... Ten, ale się tam wody ze ślimokami jakimiś nazbierało. Tęczowy taki... No leć. Nie wiem jak to powiedzieć, co tęczowe. No, tęczowy taki, wiecie. Wiecie jak jest. Stare leki, niezboże i apteki, szampony. Kurde, coś mnie atakuje. Ale jaja. Powiem wam, że mega ciekawe wykopaliska się zapowiadają. Mega ciekawe, co to jest? Piórnik, Super Heroes. Komar. Uch. Uciekaj. Chemia. O, może z reklamówki skorzystam, co? Mogę? Dzięki. Będzie taszka. No. Powiem wam, że trochę jestem podłamany. Aczkolwiek chyba bardziej ciekawy jak podłamany. Co mnie tutaj spotka w głąb tej ziemi, co tam jest schowane. Bo jest po prostu, jak to mówią, na bogato. O, kremy. Jakieś flachy, spiryty. O kurde, jakie fajne. Widzicie, jak to żyło? Tu niby nie widać, a tu proszę. Ile chlorofilu. Super. Tu jest amelinium. Ciach, do bazy. Druga baza. A to co to jest? Nie wiem. Ała. Strasznie ciężko się tu przedzierać. Pamiętacie to? Papiloty do trwałej ondulacji. Jeszcze więcej. Powiem wam szczerze, tu jest roboty. O, papiloty, nie? Papiloty się to nazywało. Do robienia loków. Jeszcze więcej. I jeszcze. I tam jeszcze. I jeszcze. I jeszcze. Dobra, zostawiam to, bo nie mam czasu. Uciekam. Można potraktować ten odcinek jako... Widzicie, co tu się robi? Jako zajawkę tego, co się tu będzie działo. Oczywiście, o ile dożyję. Bo mogę tutaj zginąć z wyczerpania. Trzymajcie się, papaty. No i tak, moi kochani, wygląda szybkie podsumowanko. Dwie lampki naftowe. Ta niestety potłuczona. To nie wiem, co to jest. Wiem, że gdzieś coś takiego widziałem. Czy to jest po przyprawach jakiś? Nie wiem. Janiś mi tu lizaka wcina. Dziwne odgłosy. Aluminium. To jest ciekawe. Miksol. Kogut drejapę. Tu też jest miksol. No i tak, ta butelka jest ciekawa. Nie wiem po czym. Trzymajcie się, papaty.